A mówili, że Ateny są łatwe. Na eneba.com trwa właśnie wyprzedaż horrorów. Jak widzicie, są w dość fajnych cenach. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie nabyć je z dodatkową obniżką 3%. Ja sam nabyłem Resident Evil 2! Więc spodziewajcie się tej gry niedługo na streamach. Academical, jako Ateny posiadaj 50 uniwersytetów. Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas i gramy dzisiaj tymi małymi Atenami. Krajem położonym na Bałkanach, krajem pod butem Imperium Bizantyjskiego oraz krajem, który graniczy z Imperium Osmańskim. No tak, będzie ciekawie. Mamy władcę debila, ale tak czy siak fokus oczywiście na militarne punkty. Same idee ateńskie też nie należą do najciekawszych, najlepszych. I powiem szczerze, że greckie są znacznie lepsze. Tutaj w zasadzie nie mam żadnych, które nam pomogą w obecnej sytuacji. Pierwsze co robimy to błaganie Imperium Osmańskiego o zapewnienie nam tutaj niepodległości. No zobaczymy, czy nam się uda, czy... No tak. No właśnie, nie wiem kto mówił, że to jest tak łatwy achievement, naprawdę. No to jeszcze raz. I jeszcze raz, i jeszcze raz. A nie, wróć trochę za daleko. Boże, dziękuję ci za ten event na prestiż, naprawdę. Udało się, nareszcie. 1 czerwca 1446 roku Ateny robią Ateno Exit? Chyba jakoś tak. Jak widzicie, nasze wojska dotarły na morę. Tutaj na szczęście Bizancjum miało wyłączone forty i wszystko od razu zajmiemy. Ha! Nie spodziewali się tego. Dobra, poszło całkiem nieźle. Zobaczcie, zdobyliśmy tutaj te obszary i wygląda to, że bez jakichś tam większych kłopotów weźmiemy ziemię sobie w ten sposób. Raczej Imperium Osmańskie nie powinno zerwać z nami sojuszu, mimo tego, iż mamy tutaj teraz jeden punkt na minusie na traście, tak? No ale zdobyliśmy cały ten obszar, a to zdobędziemy sobie kolejnym razem. Jeszcze póki pamiętam, to abdykujmy tego pana tutaj, bo on za dobry to nie jest. OMG, nawet nie zauważyłem, że jesteśmy katolikiem. Będzie trzeba to zmienić w takim razie. Swoją drogą warto jest przejrzeć misje osmańskie i tak na przykład przeglądając je dowiaduję się, że jeżeli zdobędę Konstantynopol przed Osmanem, to po 25 latach, kiedy zniknie mu claim na tą prowincję, on w zasadzie nie będzie w ogóle podbijał Bałkan. Czyli to wszystko będzie moje. Haha! Bo po prostu w misjach nie ma nic takiego Osman, co by dawało mu stałego claima na Konstantynopol. Mamy troszeczkę pecha, mamy bardzo silną tutaj Wenecję wraz z sojusznikami. To jest za duża liczba państw, żeby sobie dać radę w normalny sposób. Ewentualnie możemy zaatakować Albanię bez Cassius Belli. I myślę, że to jest lepsza opcja, w której sobie wzywamy do pomocy, jak widzicie, Imperium Osmańskie. Tak, 2 punkty stabilności znowu tracę. W tej serii to będzie raczej jeszcze przez jakiś czas standard, bo czeka nas jeszcze taka podobna wojna tutaj z Bizancjum. No ale na razie lecimy w ten sposób. Wywalmy Advisora i tutaj wyłączmy Fort, żeby nie mieć aż tak dużych strat. Terytoria, które już się dało, to jak widzicie, zająłem sobie. A teraz urzęduję w Albanii. Jak widzicie, mała przerwa na event związany z nazywaniem Eira w grze. A oto nasz zwycięzca. Od Wenecji i właśnie tylko od Wenecji bierzemy Istrę. Ponieważ ma tutaj centrum handlu, co prawda na Discordzie trwała dyskusja, czy też nie brać Treviso, no ale jak biorę Treviso, to mam koalicję dość sporawą, więc to odpada. Więc bierzemy to, plus trochę pieniędzy i powinno nam to wystarczyć w danym momencie od Wenecji. A Albanię po prostu whitepisujemy wtedy, tak jak widzicie, ewentualnie możemy wziąć od nich pieniądze, wtedy tak jak widzicie, tutaj u Osmana dostajemy tak czy siak jeden favor. I możemy tak farmić teraz Albanię. Do 1507. Jakiś czas później szalona królowa postanowiła zaatakować Wołoszczyznę przy wsparciu Osmana i w wezwaniu osobnym Bizancjum. Oczywiście, jak to zwykle w tej serii bywa, no bez Cassius Belli. No i tak nam się sprawa jeszcze tutaj prezentuje, że Bizancjum zostało naszym wasalem, a Osman chce tych prowincji jeszcze, jak widzicie, przez 4 lata. Kiedy to minie, już nie będzie chciał tych prowincji i będę miał znacznie lepsze relacje z nim. No okej, dołączymy do tej wojny.
Teraz tylko my musimy zdobyć Albanię, byle by Osman go nie okupował. Uwielbiam po prostu moment, w którym możemy podbijać łatwo prowincję naszego sojusznika od tych i dostajemy dodatkowe relacje z nim. Ciężka ta była wojna z Wenecją. Niestety straciłem w pewnym momencie Albanię, więc jak widzicie przeszła na rzecz Imperium Osmańskiego, ale na szczęście cały czas mam dobre z nimi relacje. Próbowałem im też sprzedać tutaj, niestety nie mogę sprzedać instytucji Imperium Osmańskiego, bo ma loany. Super. Ktoś mi powie, czemu oni mają cały czas ten modyfikator, że żądają moich prowincji, skoro nie mają tutaj claimu i mam 70% trustworthy z Osmanem. Jak na tak małe państwo, naprawdę wszyscy nas nienawidzą dookoła, więc myślę, że w najbliższym czasie troszeczkę odpoczniemy od tych wojen. Wyrąbiście, Imperium Osmańskie wezwało mnie do wojny z Węgrami, co jest dobrą rzeczą, bo myślę, że dość sporo favorów znowu zarobimy. Węgry raczej nie mają żadnych szans w tej wojnie. Czas na pierwsze idee i w zasadzie my jako Grecja mamy dostęp do, jak widzicie, bardzo dobrych trade nodów. No ale nasza siła tutaj nie będzie za duża. Tak czy siak myślę, że improve relation oraz humanistyczne w którymś momencie będziemy musieli brać, ale bez pieniędzy dużo tutaj nie zrobimy. Najszybciej pieniądze będziemy mieli z trade ideas, więc też te wezmę. No jak za taką pomoc w podbojach, tak mało favorów, to coś dziwnego. No. Ale cóż poradzę. Powiem wam, że czasem opłaca się poczytać sobie Wikipedię. Potrzebuję 80 minimum trusta, żeby Osman przestał żądać moich terytoriów i chciał mnie zjeść. Zapomniałem wspomnieć, że zmieniliśmy się na Ortodox. I teraz tak patrzę, że ja mam 85 punktów trusta, a Osman nadal żąda moich prowincji. Coś ta tabela jednak kłamie. Czy ja chociaż raz podczas tutaj tych konfliktów normalnie wypowiedziałem wojnę z Cassius Belli? W ogóle co to jest Cassius Belli? Ja już o tym zapomniałem. Tyle dobrego, że mam już artylerię, więc możemy ostrzeliwać dość szybko te budynki. No jak widzicie, na zaatakowanie Węgier, więc też to zróbmy. Wszyscy sojusznicy ich opuścili. Od Wenecji weźmy im tutaj Humiliata oraz War Reparation, żeby po prostu wyjąć z tej wojny. Za 10 lat będę dopiero podbijał cały ten obszar. Od Węgier bierzemy następujące prowincje. Jak widzicie, będzie malutka koalicja, ale nie jest ona groźna. Potrzebujemy nowych rywali. Na moje nieszczęście nie mam ich za dużo. Na ten moment mam Wenecję, Austrię oraz Papal State. Oznacza to, że do Chre jednak nie dołączę, jak planowałem. Osłon nie wciągnął w jakąś durną wojnę. Osman się leje na Bałkanach, a my podziałamy sobie w takim razie troszeczkę tutaj na tyłach. Zaczyna mnie to wkurzać, że co podbicie prowincji, muszę wracać do siebie. Religijne, a na trzecie weźmiemy tutaj sobie ilościowe. Dzięki temu dostaniemy masakrycznie duże combo do Goods Produce Modifier, co zwiększy nasze zasoby z kopalni złota, tej w Kosowie oraz tej, którą zdobędę od Polski niedługo. Dodajemy serwów do kultury akceptowalnej. Dobra, jednak zmieniłem kolejność. Mam za dużo punktów militarnych, a ja za mało punktów administracyjnych, więc... Narodził się kolonializm we Francji. Odpaliło się też już Protestant Reformation. OMG, właśnie spłaciłem wszystkie moje pożyczki. No, nie wygląda to dobrze. Mam ciężką wojnę tutaj, jak widzicie, z Polską, a jednocześnie zawiązała mi się dość potężna koalicja. Boję się, że za chwilę Węgry pojedą mi wojnę, bo mają sojusz z Francuzami. Zapomniałem o tym powiedzieć. Naprawdę, ale Polska taki łomot spuściła Osmanowi. A, udało się, mamy sojusz! Jak widzicie, rok 1525, troszeczkę się tutaj nam wydarzyło. Nadal mamy sojusz z Imperium Osmańskim, mamy sojusz z Moskwą oraz już taką dość umocnioną pozycję na... No jeszcze nie Bałkanach. Obecnie toczymy wojnę z Wenecją o Wenecję. Niestety wpieprzył mi się tutaj Milan, który jest dość upierdliwy. Zostałem zmuszony do zbudowania floty. Okazało się, że no nie przejdę, jeżeli sam flot tutaj nie zbuduję, więc budujemy w tym momencie galery. No bez jaj! Serio, Milan? Dobra, chyba whitepisujemy, bo... Chociaż Werona byłoby jeszcze fajnym celem. Przejąłem Weronę. W sumie do tych wojen tutaj teraz zacznę się przygotowywać, żeby następnym razem mieć już tą flotę na start. W sumie jako doktrynę morską, bo wreszcie mi się to będzie opłacało, ustawiamy Free Oarsman, czyli wzmocnione galery. No i teraz jako trzecie bierzemy idee religijne. Naprawdę nam da niezłego kopa, jak to wszystko zrobimy. Myślę, że tolerancja heretyków na naszych terytoriach to jest naprawdę dobry pomysł. Ale jazda, Polska straciła Unię nad Litwą. Co za kretyni! Nasza dzielna dyplomacja właśnie zdobyła na sojusznika Francję. Czyli w zasadzie mamy sojusz francusko-osmańsko-moskiewski. Bójcie się! Wszystko resztę podbijemy.
Przeglądałem tych naszych wrogów i myślę, że najlepszym celem niestety będzie Polska. Jak widzicie, zaatakujemy ją przy pomocy Osmana za ziemię. Dla siebie będę chciał przynajmniej te trzy prowincje: Pozon, Hont, gdzie jest złoto, oraz Trenczyn, żeby mieć tutaj fortecę. A Osmanowi myślę, że oddamy Mołdawię. Przy okazji od Aragonii weźmiemy jedną prowincję w Neapolu, żeby tutaj wypuścić właśnie Neapol i następnie na rekonkwestie to odbijać. No i pięknie rozbiliśmy wojsko polskie. Ech, a oni teraz nas... Deus Vult! Dobra, coś nie pykło, White Peace, bo upadnę. Ja pierdziele! Co ten Osman taki słaby? I tym soczystym wpierdzielem kończymy część pierwszą naszej dwuodcinkowej serii, czyli jak dokarmiać Osmana, samemu przy tym nic nie zyskując, oraz bycie mistrzem wypowiadania każdej wojny bez Cassius Belli. Teraz ludzie pomyślą, on te godziny to nabił na awku. Mam nadzieję, że materiał się podobał, to już wszystko. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, żeby kliknąć dzwoneczek.